Most cartel members are violent idiots who are too high to care. But Patricio Mendez Valle, a.k.a. El Cerebro, is an oddball genius who's too fucking smart to bother. Nidia Flores spotted his intellect when he was just a kid. She sent him to college in Mexico and later grad school in California. Word is, he was too strange and misanthropic for even that crowd. But he popped up on our radar. El Cerebro heads up the cartel's submersible program out of Jimenez. From Jimenez, his semi-submersibles, sometimes carrying as much as 10 tons of cocaine, head downriver to Brazil, then to the Atlantic. From there, floating just a few feet below the surface, they can go all the way to Mexico, even as far as Florida. But smuggling with these semi-submersibles will soon be a thing of the past. He and Nidia have ambitions to make reusable, fully submersible craft. Think what a multi-billion dollar criminal enterprise could do with a fleet of submarines. Smuggling would be just the start. If we're gonna take down these subs, we need El Cerebro and his jagged-ass brain intact and cooperative. Just remember, he's Nidia's pet project. She won't give him up easy. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Hubert, a to jest nietypowe wejście do gry Ghost Recon Wildlands. Czemu nietypowe? Jak zresztą widzieliście, zacząłem od filmiku. Akurat jak wylądowałem, to mi się załadowało, więc wolałem się z nim podzielić teraz z wami, niż żeby gdzieś znikł podczas przywitania. Jesteśmy właśnie w tym mieście, co mówiłem ostatnio. Jimenez. Na Kajmanach jesteśmy. O. I jesteśmy w pierwszej wiosce, która była na samym początku. Strzelałem. Nie wiedziałem, że tu coś może być. I mamy dane wywiadu, pierwszą misję i drugie dane wywiadu. Także zaraz sobie szybko ogarniemy to wszystko. Wiem, że tutaj są jacyś wrogowie, bo zwiad helikopterowy właśnie oznaczył mi dużą ilość właśnie tutaj wrogów. Dobra. Zaczniemy dronem. Co im się schowa? Dobra. Okej. Zanim zeskanuję resztę, to mi się załadują wszyscy. To znaczy zdążę wykryć ich. Nie, czy w budynku nie jest, kurde, ten może mnie znaleźć. Sobie odpuszczę na razie. Tutaj w domu jest. Woman in charge is Nidia Flores, an ex-beauty queen turned drug trafficker. Her right-hand man is a dude named El Boquita. Ugly motherfucker. Seems to handle on-the-ground logistics. She's the brains, he's the brawn. I got one narco. Close to that. O, kolejny film mamy. Dobra. To znowu kolejny przerywnik, bo filmik jest dostępny. Zapraszam. Ups, nie to. Her Santissima Muerte so loved the Santa Blanca cartel that she gave us her only begotten daughter. That whoever believeth in her should not perish, but have everlasting life. Many years ago, we were in trouble, in la desesperación, on the verge of extinction. Being torn to pieces by the snakes and ratas. I believed that hope was lost, that it was too late for us. Era el fin. But just when I was ready to give up, it happened. Nidia Flores came forth, known to us as La Reina de Belleza, the beauty queen. And with her, she brought prosperity, wealth, and retribution. We feel her charity, su amor, deep in our hearts. As she continues to spread her gospel across the world, to every corner of the globe, praise to Saint Nidia, Queen of Queens, Reina de Reinas, Goddess among Mongrels. No i kolejny filmik, kolejny przerywnik. Dobra, wracamy do dalszego z naszego zwiadu. O, okazało się, że już wszystkim mam znalezionych. Dobra.
Czyli zajmijmy się teraz oznaczaniem i ewentualną eliminacją. Te trzy cele na pewno idą na pierwszy ogień. Snajper. Dobrze. Kolejny film? No dobrze. Jak film, to film. Okej, okay, schowamy. Zapraszam was ponownie. Dzisiaj chyba będzie odcinek pełen filmów. They say every man has a fatal flaw. El Bakita's is love. A smuggler from the age of six. El Bakita's father used to tape Acapulco gold on his son's body and then send him across the border. He called these trips vacaciones familiares. Family vacations. By the time he was 13, Bakita was a trapeciador, a master smuggler. Cigarettes, alcohol, name brand clothes, DVDs, oil, wildlife, weapons, and of course, people. One time he even smuggled in half a kilo of yellow cake uranium. If someone wanted it, El Bakita could move it. But it was never really about the money. For him, it was the rush, until he met the beauty queen. Nydia Flores saw his talent and made him her right-hand man. Nydia was the brains. Bakita was the brawn. The thing is, he was head over heels from the moment he first laid eyes on her. Nydia never felt the same way, but one drunken night she gave in. A little bit of sperm roulette, and 9 months later, they had a daughter, Valeria. They say every man has a fatal flaw. El Bakita has two. No to wiemy, w co uderzyć. A raczej w kogo? Mam nadzieję, że więcej filmików nie będzie. No teraz w każdej chwili. A, jeszcze się strzał synchroniczny nie obnowił. Dobra, myślę, że możemy podejść z tamtej strony już. Snajper. A, nie, 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 nie. Kurde, snajper mi uciekł, dobra. Spróbujemy tam tych najpierw gazetków dwóch. I tam ten trzeci. Nie ruszajcie się chwilę. Dobra. Z tym trzecim będzie problem. Dobra. Zostawcie tych dwóch. Jest to jakiś wyższy jeszcze budynek? Okej. Tangles are marked. Standing by. Target marked. Got the target. I don't have a shot. Target marked. Lost my target. Dobra. Nic. Musiałem zmarnować. Najprawdopodobniej znalazłby tamtego, co go przed chwilą zabiłem. Dobra, punkt umiejętności. Dobra, tego ostatniego sam zdejmę.
Dobra. Padł. Ok, zajmiemy się tymi danymi wywiadowczymi. Tu mogę skoczyć? O, tu mogę skoczyć, dobra. Yo, got a weapons case here. O! Gdzie? Na górze. A, ulepszenie jakieś. Nice. Karabin szturbowy, kolba. Krótka kolba. Tu mam tylko składaną możliwość wzięcia, to nie ma sensu. Dobra. Róbmy zdjęcia. This map's got locations for cartel subs anchored along the river. If we move fast, we could take them out before they head out on another smuggling run. Nowa misja, zniszcz łódź podwodną z narkotykami. Dane tutaj trzecie są. Dobiegiem po te dane. Może jeszcze jedną misję zrobimy. Jedną łódź zniszczymy, która jest najbliżej. No, teraz i będzie medal premiowy. Szkoda, że nie ma tak, że jest zmieniona kolejność. Nie, skrzynki z bronią. Okej. 6 lokacji z bronią i akcesoriami. Nie chcę dokumentów. Co tu mamy? Kurde, to bym poszedł po kolejne dane. Co tu mamy za broń? O, karabin szturmowy. Jedziemy tu. Wybaczcie, nie zrobimy jednak tej misji chyba. Znajdę tylko jakiś pojazd, którym będę mógł się chociaż poruszać. Gdzieś tu motor widziałem, jak biegłem. O, jakiś samochód mamy. Tylko nie minibus. I minibus. Dobra, to biorę motor. Sorry, panowie. Dobra, idę sobie. Nie mogę skrócić, bo to jest woda. Dobrze, że zauważyłem. A będą mnie, jak nie będzie wody. Nie ma wody. No. Nie wierzę. Nie, jest woda. Dobrze. Już myślałem, że bez potrzeby ten jechałem naokoło. Poćwiczymy trochę stunt. Jakbym nie był sam, to bym się zatrzymał, ale zanim zejdę z motoru, broń wyciągnę, a najprawdopodobniej mam chyba snajperkę w rękach, także by mnie szybko wybili. O Boże. Ten motor naprawdę nie grzeszy prędkością. Ciekawe, tu pode mną gdzieś jest ta łódź podwodna. A nie, tam jest łódź podwodna. No bez jaj. Nie da się przejechać rzeczywiście? Serio? No dobra, spróbuję. Już mnie wykrywają. A jeszcze się... Nie tu! Ja pierniczę. Szybko, może mnie nie wykryją, rzeczywiście. Uff, udało się. Dobra. Zobaczymy, jak mi tu nie wyjdzie długo, to zrobimy tą misję. Najwyżej odcinek na dwa razy podzielę. O, i mamy zaraz tutaj dane wywiadowcze. Najprawdopodobniej na górze jest snajper. I miałem rację.
Ej, trafię go przez tego? Przez te schody? O kurde. Nie taki był zamysł pierwszy. Chciałem, żeby spadł na ziemię. Wykryli go chyba. Dobra, spróbuję się cichaczem dostać na górę. No, medale premiowe. Okej. Okay. Yo, cartel gunman. I don't see him. I've got eyes on the captain. Spotting another. Oh yeah. I got another. That's five. Tango marked, but he's got a civilian nearby. No nie. No dobra, tu mamy punkt. Dobra, jeden tu. I drugi. Tu, trzeci mi tu idzie na dół. No i tu mamy trzech, czterech. Czyli jeden będzie dla mnie. Jest tu gdzieś jakiś... Dobra, 9 sekund jeszcze. Jakieś niespodzianki mnie nie czekają? Nie. Dobra, wszystko. I bez bólu, to znaczy mojego bólu. Ładnie, pięknie sobie jeszcze amunicję po nich podniosłem. Dobra. O! Jeszcze mamy do oznaczenia. Good work. I'll let the rebels know where it is so they can pick it up. Here, I thought you might want us to carry the damn thing out of here ourselves. According to this, Cerebro is buying loads of military-grade electronics from foreign sources for his new sub-design. Looks like a shipment just arrived by boat a couple of days ago. You think we should go after it? That cargo. O, mamy chwilę czasu, to szybko zrobię, spróbuję zrobić tą misję, bo tam widzę dużo było ludzi, dużo wrogów. Ej, czekaj, bo jeszcze może bym znalazł wejście tutaj do tego kompleksu obok, żebym dostał się do tej broni. A, chyba muszę górą iść. Trochę nie na miejscu. Ło! Dobra, trochę wysoko. Och. Kurde, biedak. Hold up. There's a weapons case here. Oh, weapons case. I've been wanting one of these. Moja. Trochę celność gorsza, ale poprawimy to. Kolba. Krótka. Celność, obsługa. Nie. Celownik. Komp. Magazyn. 50. Lufa. Długa i wylot lufy. No to mi niestety. Ja wolę celność mniejszą mieć troszeczkę. Dobra. I malowanie. O, w sumie wybierz losowe malowanie, tak. No, może być. Dobra. To wiecie co? Ja myślę, że możemy na tym skończyć, jednak nie będę robić tej misji. Misję zobaczycie w następnym odcinku. A na tą chwilę
Chciałbym wam jeszcze raz podziękować, jak co odcinek to robię. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mój fanpage, lajkujcie moje filmiki, piszcie komentarze pod filmikami. I to wszystko. Dziękuję. Na razie. Cześć.